Czołem ludziska! Oglądając film w kinie, zajadasz popcorn, oglądając odcinki u Staszka, zajadasz biszkopty. Tak to wygląda, przynajmniej z pozycji Pawła, pozdrawiam cię serdecznie, natknął mnie twój komentarz do takiej wstawki. Tak, moi drodzy, gramy dalej w Bitkopa, ale zanim zaczniemy, jestem wam winien jednego wyjaśnienia. Jeśli gramatycznie to zdanie było poprawne, to jestem z siebie zadowolony, a mianowicie zresetowałem poprzedni dzień. Musiałem to zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że Windshade i Ryu zwróciły mi uwagę na to w komentarzach, a mianowicie skopsałem bardzo ważny motyw, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o znajdywanie tych klejnotów. Mianowicie pomyliłem tam, znaczy nie zadzwoniłem do japońskiego, tak? I od tego się to wszystko zaczęło, więc tu już nadrobiłem to, ale lećmy po kolei, bo pokażę wam skróty tego wszystkiego, co udało mi się uzyskać. Tak więc po kolei. Żeby było śmieszniej, o 9:30 poszedłem na prawicę i zobaczyłem, że członek gangu chce mi dać jakieś zlecenie. I to zlecenie brzmiało: nie pozwól, żeby trzy samochody, znaczy my będziemy kradli samochody, nie reaguj na trzy najbliższe zgłoszenia. Okej. Okay. Tego wcześniej nie widziałem, faktycznie był jakiś quest dla gangu, a że ja potrzebowałem punktów dla gangu, no to, że tak powiem, się na to zgodziłem. Potem natomiast, po południu, poszedłem do mafiozów, pod pizzerię i tam udało mi się właśnie znaleźć tego całego Tonego, bo powiedziałem, że im pomogę. I wszystko sprowadziło się do tego, że Tony poszedł do swojego tam pomieszczenia, swojego domu i kazał mi zgłosić się albo dać mu cynk, jeżeli policja by się za nim chciałaby się za niego tam zabrać, tak? Ogólnie to, żeby było ciekawe, to i tak przetestowałem jeszcze jedną opcję, że po prostu aresztowałem tego mafiozę, przez co miałem dużo do policji punktów. Ale to stwierdziłem, że nie będę tego robił teraz, tak? Tylko po prostu postaram się zrobić ten quest tak, żeby gang na tym zyskał. Potem poszedłem zadzwonić do Jabłońskiego. Dowiedziałem się, że mam pójść do Rika i powiedzieć mu, że jestem od Wellesa, chyba z tego, co dobrze pamiętam. Więc tak oto zrobiłem, posłuchałem Jabłońskiego, poszedłem do Rika, dostałem ciekawą paczkę i miałem ją zanieść dla Rosjan, czyli wiecie, tam do monopolowego. Poszedłem do Rosjan i co się okazało? Że oni wiedzą, gdzie jest ten cały Terence, który jest bardzo istotną personą. On ma tę kasetę, nie? Pamiętacie kasetę i na tej kasecie jest Angie i tak dalej. No ale nie chcieli mi, kurde, skubańcy tak po prostu powiedzieć, gdzie on się znajduje, tylko dali mi zagadkę matematyczną, żeby było śmieszniej. I do tego jeszcze powiedzieli, że hasło to Wostok. Więc musiałem wykombinować po prostu, jaki blok i który numer mieszkania z tej zagadki daje mi dojście do Terence'a. Zagadka, jak sami widzicie, polegała głównie na wyszukaniu liczb pierwszych. Tam 23 i 27 wystarczyło pomnożyć, co dało mi numer bloku 621. A potem było coś w stylu, ile liczb pierwszych jest między 601 a 633. No to policzyłem, ile ich jest, wyszło, że jest 6. Więc, moi drodzy, poszedłem, ale to później o tym powiem. Nie, później. Na razie okazuje się, że poszedłem na początku, bo było zgłoszenie, i Tony, ten, który był tym poszukiwanym przez mafię, policję, jednocześnie przez gang, gościem, było zlecenie, że już wiedzą, gdzie jest i na niego idą, więc miałem go ostrzec, ale zamiast go ostrzec, pobiegłem szybko do gangu, do Lombardu i powiedziałem, gdzie jest ten koleś i dzięki temu dostałem plus 15 punktów do relacji z gangiem, więc bardzo spoko, byłem bardzo zadowolony z efektu. No, a potem poszedłem pod szóstkę, do bloku 621 i oczywiście spotkałem tam Terence'a. Z rozmowy wyszło tyle, że za 500 dolarów on mi jutro da kasetę. On potrzebuje koniecznie gotówki. Więc jeżeli przyniosę mu jutro 500 i rzeczywiście zaniosę je do Rika, to on mi da tę kasetę. I być może to fabularnie powinno coś zmienić. Także będziemy to już testować nawet dzisiaj, tak? Dzisiaj w odcinku. No i na samym końcu poszedłem odebrać jeszcze kasę i powiedzieć gangowi, że hej, trzy samochody chcieliście ukraść, nie interweniowałem i jest wszystko pięknie. Byli zadowoleni, dali mi kasę, ale do tego jeszcze dostałem plus 20 dla gangu, czyli łącznie, jak teraz widzicie podsumowanie dnia,
udało mi się zdobyć aż plus 32 punkty dla gangu, bo 35 minus 3, bo minus 3 to była ta akcja z głośną muzyką tam po lewicy bardzo, tak? Tam była głośna muzyka i musiałem to ściszyć i nie reagowałem inaczej, po prostu oczywiście kazałem im ściszyć. I tak, moi drodzy, prezentuje się ten dzień po resecie, a my teraz gramy dalej. Mamy wystarczająco dużo gotówki, mi się tam oczywiście wszystko udało zrobić, jak miałem zrobić. Gotówki troszeczkę mam na koncie, na pewno mam 500, więc teraz musimy pójść do Rika, ale wpierw dzień 18, Argentina! Don't cry for me, Argentina! Ciekawe, że tak będziemy śpiewać. Jak tam normy? Pochwalicie się, czy mam sprawdzać? Skądzie, szefie, wszystko w porządku! Dobrze, że to powiedziałeś, McNab, w takim razie sprawdzamy. Norma wykonana, Kelly, bardzo dobrze. I niepoprawnie wystawione mandaty, długopisy w dłoni notujecie. Faktycznie jeden mi się tam omsknął. Burmistrz truje mi dupsko o wpływy z mandatów, obijacie się. Przynieście mi po 10 mandatów za parkowanie. I macie patrolować, przeczytam, trolować wasze rewiry. Przez to, że jesteście w miejscu, jest tyle wykroczeń. To tyle. Przedpołudniowy patrol widzę i sprawnić porządek, okej. Okay. Doskonale. Czy coś, nie wiedziałem, co myślę tam gadał, ale w każdym razie doskonale. Ten cały czas koleś cały czas tu śpi, non-stop. Nie wiem, o co mu chodzi, ale ewidentnie jest najbardziej efektywnym pracownikiem. Modliliście się już dzisiaj? Ja nie, ser. Dlaczego do kurwy nędzy nie zamówiłaś? Przepraszam, nie zmówiłaś dziś pacierza. Jestem ateistką, ser. Też kiedyś byłem, a potem poszedłem na wojnę. Tak jest, ser. I ty teraz też jesteś na wojnie. Tak jest, ser. Więc módl się, żebyś dotrwała do końca. Tak jest, ser. No jest, ser. Dzisiaj nawet też miałem, ser. Słyszeliście? Dziś znowu łażą. Kto? No tajni z wewnętrznego. Lepiej nie brać w łapę. A tak w ogóle masz bardzo lśniące buty, Kelly. Dziękuję. A czemu krzyczysz? Nie udawaj. Ktoś wysmarował mi pastą do butów. I tak prowadzisz to swoje małe śledztwo? Nie spodziewaj się awansu. Nie udawaj. Ktoś wysmarował mi pastą do butów. Okej. Okay. Czyli widzicie, dowiedzieliśmy się z tych dialogów, że nie warto dzisiaj brać w łapę, bo tajni chodzą, więc nie mam zamiaru dzisiaj brać w łapę. Szefie, mogę wyjść dzisiaj wcześniej? Lepiej, żebyś miał udar i nie wiedział, co mówisz. Dobre. Kelly, weź za mnie zmianę w przyszłym tygodniu. Nie. Chcę się stąd wyrwać, zostać aktorem, mam szansę, Kelly. A, w takim razie nie. Okej. Okay. Potrzebuję kilku pomysłów na szybką kasę. Łapówki. Narkotyki! Prostytucja! Serio? Serio, mogę dać ci zlecenie od ręki. Ja chciałbym szybko zrzucić parę kilo. Spróbuj heroiny. Boli mi. AIDS. Przepraszam bardzo, aż żem się zakasło z tego wszystkiego. To może ta bulimia mnie trafiła jako. Czyż bulimia to jest takie mega wychudzenie, tak? Jeśli dobrze kojarzę. No to jest bulimia, jest anoreksja. To co, Kelly? Nabiegasz się trochę? Podszlifuję formę. Patroluj dokładnie rewir. No i masz mandat, no i normę mandatową masz konkretną. No, ja pierdolę, jednak nabiegam się. Dobra, spadajcie już, bo nie wyrobicie się ze swoimi zadaniami. Jasne, na razie. Skończyć patrol. Okej, pamiętaj o mandatach, sraty, taty. Dzisiaj tylko parkowanie, więc powinno być całkiem przyjemnie. Tylko, żeby było ciekawie, to już muszę patrolować od brzeszku do brzeszku, więc nie mogę sobie pójść na obiadek do pizzerii. Tak w ogóle to chyba dość dużo straciłem, jeśli chodzi o mafię. Widzicie, mafia tego 72, no nie jest tragedia. Zobaczmy, co on tutaj chce od nas. Dzień dobry, mogę zająć chwilę? Proszę. Moja siostra ma problem, który należy mu się zająć. Wyszła za mąż za tego nieudacznika Maxa. Nie dość, że Irlandczyk, to jeszcze Pius. Wiele mogłem mu wybaczyć. Moja siostra jest jednak nietykalna, rozumie pan? Dlaczego sam się tym nie zajmiesz? Liza by mi nie wybaczyła. Louis też doradził, żebym poprosił kogoś z zewnątrz. Ktoś z zewnątrz, czyli ja? Dam stówę, wpadniesz z nim pogadać? No dobra, tu mnie chyba to nie wadzi jakoś bardzo gangowi. Podejmij się. Lizy ma przy tym nie być. Po drugiej wychodzi z domu dziś. Najlepiej załatwić to pod jej nieobecność. Załatwione, nie martw się o to. Okej, czyli po drugiej mam tam wpaść, tak? Numer w imieniu rodziny totalnie złożyć wizytę Maxa Drake'a, numer 613, mieszkanie 3, ale po drugiej. Po drugiej godzinie. W sumie ja pamiętam w ogóle, że po drugiej, bo to wiecie, nie jest takie oczywiste wcale. Tu jest spokojnie, jak na wojnie. Wiadomo, że na wojnie jest najspokojniej. Dobra, w ogóle miałem u Rika się spotkać, nie? Sprawdzić dalszą część nagrania i zdobyć potwierdzające... Aha, u Rika miałem się spotkać. Posterunkowo, Kali, ktoś na pana czeka. Wiem. Nic nie zamówił. Zajmę się tym później. Hej, dobrze, że jesteś. Strasznie niepewnie się tu czuję. Wyluzuj, już mnie widzisz. Masz kasetę? Masz kasę? 500? Mam. To dawaj, a dostaniesz kasetę. Dobra, masz. Masz. Dobrze robić z tobą interesy, Glino. Spadaj, zanim się rozmyślę. Już mnie nie ma.
Zrób z tej taśmy użytek. Pieniądze minus 5, ale dobra, muszę gdzieś rzucić na to okiem. Gdzie to mają magnetowidy? I będą, zobaczcie, dwa questy związane właśnie z tym. Dobra, zaparkowanie, sru. Błagam, nie ma, ale naprawdę błagam, ale ma Amerykanina, błagam i w ogóle błagam, umieram, to mój koniec i w ogóle niech ci będzie. Dobra, idź pan w pieruny, jasne. W ogóle, żeby dzisiaj wyrobić podwójną normę, muszę aż 20 samochodów skasować za parkowanie. Także nice. Powiem szczerze, to jest zadanie całkiem... jakie oświetlenie. To jest całkiem ambitne zadanie. Zobaczymy, ile mi się uda po drodze. Tak czuję, że chyba nie... No, to mam 2 godziny na to, żeby zakończyć. Co jest grane? Czemu nie mogę wystawić mandatu temu trapowi? Bo już wcześniej wystawiłem, no to na holownik dziada. A co? Niech spada. Na holownik dziada niech spada. Parkowanie. Koło hydrantu, nieładnie. Albo jak to mawiają w Australii między innymi. Not cutie cutie. Dobra, materiał mamy na kasecie obejrzeć. Bardzo spokso. W ogóle dzisiaj w hi-fi to musimy wiele rzeczy zrobić. Jeszcze wpadnę na pączka. Pączki zapakować, pączek czyni cuda. Będę miał jędrne uda i również jędrne łydy. Tylko najpierw pójdę zobaczyć widi. Widły, co? Nie, melduję ukończenie patrol ukończony. W ogóle tak się skupiłem na tym moim rymie, który mi nie wyszedł, że aż wszystko poknociłem. Dobra, to jeszcze jeden mandacik za parkowanie. Jak otwiera się okno, to jeszcze widać taką klatkę, w której, znaczy klatkę w sensie frame, gdzie jeszcze tutaj jakby poprzednie akcje się rozgrywają, zaznaczone. Jak nagranie! Zgodnie z obietnicą, ostry jak żyleta, ale nie wiem, czy chciałbym to zobaczyć. Cholera, aż tak źle pokazuj. Kurwa, wiedziałem, wszędzie swastyki. To powojenne nagranie? Co do tego nie ma wątpliwości. Proszę zatrzymać i dać zbliżenie na tę postać. Za 30 lat młodszy, ale to Krank Adamski miał rację. To wystarczy, świetnie się spisałeś. Zabieram taśmę, później się rozliczymy. Ale... Lewi, co pan tu robi? Świetna robota, oficerze. Teraz proszę mi ją oddać. Śledziłeś mnie? Zdajesz sobie sprawę, jak ważny jest to dowód? Taśma to brakujące ogniwo w całym dochodzeniu. Powiedzmy, że ją oddam. Co dalej z Krankiem? Dla takich osób jest specjalne miejsce w piekle. Rozumiem i nie chcę go usprawiedliwiać. Ale gość ma pod 90, nie przeżyje nawet aresztowania. Zgarniamy go o 4:00 spod apteki. Będziesz wcześniej? Bądź wcześniej, będziesz ubezpieczał całą akcję. Kurwa, w co ja się pakowałem? Jeszcze koło 4:00 muszę być asystować pod apteką agentom porwającym Kranka o 4:00. W imieniu rodziny, bla bla bla, po 2:00 mam tam być. Dobra, po 2:00. Stanisław, piszę to do mózgu, że po 2:00 masz tam przyjść. Ale, wracam. Dzień dobry, w tym mogę pomóc? Tak, mam kasetę, na którą chcę rzucić okiem. VHS czy jakiś staroć? VHS. Proszę o to odtwarzać. Panasonic, najlepszy. Dobrze, nie pana, Panasonic, na pewno. Dobra, jedziesz pan. Łorany, panie Kali, co pan mi tu przeniósł? Klientów mi pan wypłosi i kłopotów narobi. To co, będzie w dyskretnym miejscu, gdzie nie brakuje takiego materiału? Przepraszam, ma pan rację. Może do porno budy powinienem pójść, skoro jest tam porno. W sensie, wiecie, duszno i porno, nie? Nie chcę brać narkotyksów, ale tu chętnie wystawię mandat za parkowanie. Proszę bardzo, narka szparka i gitarka. O! Gangrena, o co chodzi? Ma pan busterunkowy chwilę? Mam sprawę! Pojawiło się 2 bambusów niedaleko stąd! Robią nam konkurencję! Aha... Podejmij. Zaraz z nimi pogadam. Super! Odzięczymy się! Czyli co, pojawiło się 2 bambusów. Po drugiej stronie? Przegonić nowych dealerów handlących pod 6-1-1. Dobrze. I dzięki temu Gangrena nas będzie bardziej lubić. Okej, okay. O! Panie posterunkowy, wypatrywałem pana! Co się stało? Jacyś ludzie wypytywali mnie wczoraj o Kranka! Straszyli mnie, strasznie mnie wystraszyli, wie pan kim byli? Niestety tak i nie mam dobrych wieści. Chodzi o to, co pan, co robił będąc wojskowym, prawda? Tak, Normo. Ale mają jakieś dowody, coś mu grozi? Oficerze, błagam, niech pan mi powie. Tak bardzo go kocham, nie mogę go teraz stracić. Wyjaw prawdę, zataj prawdę. Ajajaj! Wyjawię prawdę. Wywiad ma zamiar porwać go dziś z apteki o 4:00. O mój Boże, co teraz? Muszę go ostrzec! Normo, odradzam, to profesjonaliści. Grozi ci niebezpieczeństwo, jeśli tego nie zostawisz. Słabo mi, nie wiem co robić. Wejdź do środka, uspokój się, najlepiej zamknij lokal. Nie możesz obsługiwać w takim stanie. Dobrze, wszystko będzie dobrze. Ja mam wezwanie na rewir, musisz sobie poradzić. No dobra, no mogłem zataić prawdę, tak? Ale wolałem być jednak szczery, bo Anusz... będzie docenił moją szczerość. Ale rawie, dobra.
Zgłoś się, co jest? Telefon do ciebie odbierz w budce, dobra. Nie robisz mi łaski, nie jestem twoim pagerem, nie? Pierdol się, Geli. Po co już się wściekać? Już idę odebrać, bez odbioru. No, jestem akurat obok. Tu Kelly, kto mówi? Kieli, przyjaciel! Igor? Tak, to ja, pamiętasz mnie? No jasne, co u ciebie? Bardzo хорошо, właśnie mnie wypuścili. Dzwonię do brata, pracuję w centrali telefonicznej. Jak to wypuścili? Normalna, jak już przyleciałem, byłem na rozmowach, ale to tylko parę dni. Rozumiem, wszystko okej? Prezenty się podobały? Zginęły na lotnisku. Szkoda, może ci coś przysłać? Musi być dobry moment. Zadzwonię, o kurde, odtwarzacz VHS i kasetę Rambo, to o Wietnamie. Wiem, fajny, byłem w Wietnamie. A kto nie był? No dobra, muszę kończyć. Trzymaj się, Kieli. Cześć, Igor. Ta, zginęły. Czyli co, zginęły mu jakieś te? To w ogóle jest jakiś dodatek? Czy ja tak szybko, żem prześledził to? Że w sumie jakąś tam kwestię, żem zwalił. Przyspieszyłem za szybko, nie wiem, o co mu chodziło. Ale tam jest jakaś kaseta, może chodzi o to, że mamy mu zdobyć parkowanie, nara. Może jeszcze musimy pójść do tego gościa i zdobędziemy kasetę Rambo na VHS. Oczywiście, też oglądałem. Wszystkie Rambo oglądałem. Kurde, kto nie oglądał Rambo? Proszę was. Panie władzo, pan nie pisze, dogadamy się, dam 20. Przyjąłbym, gdyby nie fakt, że chodzą tutaj agenci tajni. Ty nie wyglądasz na agenta tajnego, ale pies cię jednak wie. Mamy zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Gdzie to się stało? Pod 607. Karetka zabrała potrąconego do szpitala, na miejscu pozostali świadkowie zdarzenia. Zbierz od nich zeznania, jak się da znaleźć to wóz, to zaraportuj. Kierowca aresztuj, o ile nie zwiał. Przyjąłem, zajmę się tym. O Jezu, ile rzeczy na razie, ile rzeczy w jeden dzień napakowali człowiekowi do mózgu. A jeszcze muszę, kurde, prowadzić tam interwencję. Jak znam, że coś pominęło. O, to chyba oni. Wystaw mandat za parkowanie. Narka? Trzeba z nimi pogadać. Tu 4, co tam? Norma do wyrobiona. Świetnie. Dobra, to jeszcze potrzebujemy oczywiście wyrobić podwójną normę. Czego tu szukacie? A co, nie wolno to stać? Liczę do 3 i wzywam radiowóz. 1. Dobra, bo to od razu radiowóz. 2. To dogadajmy się, tu jest 5 dych. Licz dalej. 3. Dobra, zwijamy się. Tak myślałem. Dobra, poszło. Gang plus 10. Proszę bardzo. Widzicie, przegonić dealerów. Przesłuchać świadków potrącenia ślepagienia. Dobra, lecimy. To chyba tu? Papieros? Tak, wiem. Była pani świadkiem wypadku? Znowu ten opakowany. Tak, kupowałem płaszcz u Versace. Versace, tak, Versace. I nagle malachitowy samochód wjechał na chodnik i potrącił pieszego. Malachitowy? Dostawczy? Nie, to kolor auta. Kurwa, co to za kolor? Co działo się dalej? Potrącił przechodnia, a później szybko odjechał. Wie pani, jak wyglądał kierowca? Nie widziałem, taki śmieszny gość. A marka wozu? Malachitowy, może wpadający w oliwkowy. A marka? Krodilak? Może PX Spacer? Nie mam pojęcia, dlaczego pan na mnie naskakuje? To rutynowe pytania, dziękuję. Czyli nie wiem nic, może ten gość coś widział. Malachitowy samochód. Widziałeś coś, jak wyglądał kierowca? Tak, stałem tu niedaleko. Kolej z garniaku. Kojarzę go, ale nie mieszka tu, ale często był w okolicy. Nieźle stuknął przechodnia, aż reflektor w aucie poszedł. Jakieś szczegóły? Znasz markę wozu? Ta, zielony Gran Turbino. Tablic nie pamiętam. W porządku, coś więcej wiesz o tym gościu? Koleś przy kasie, pewnie urzędas. A z okolicy? Nie, ale więcej nie wiem. To musi mi wystarczyć, dzięki za pomoc. No dobra, coś się dowiedzieliśmy. Odnaleźć samochód zielony Grand Turbino ma zbitą lampę po potrąceniu pieszego. Pierwszego może jeszcze najlepiej. To po drugiej. Asystować pod apreką, to od apreką? Czyli to po drugiej, to po czwartej. Spoko. Czyli teraz musimy znaleźć Grand Turbino zielone. Zielone. Cholera, ciekawe, czy oni zwalili zaraz jakiegoś koloru. Parkowanie. Sranie, poszło. Dobra. Jest już spokojniej. Mamy po drugiej i po czwartej zadania. Muszę sobie to mówić w mózgu, żeby nie zapomnieć. Musimy jeszcze wystawić i mandatów. Razem z tym to będzie jeszcze 7. Zaraz ktoś znowu się pojawi, będzie chciał mi wlepić kasę. A ja mu powiem, nie ze mną te numery, Brunner, oglądałem, kurde, przecież tego. Hansa Klossa. Witam pana posterunkowego. Cieszymy się ze współpracy. Pizza na koszt firmy, oczywiście. Margarita. Jakbyś ty miał coś innego, to bym naprawdę był zadowolony. A ty ciągle wciskasz mi margaritę, chłopie. Rzeczywiście pyszna. O, pan czarna obwódka wyszedł. Dobra. Okej. Okay. Strasznie dużo do bambusów. No, bardzo dużo. Kurde, idź i zatrudnij ze 3 pandy, to bambusów będzie mniej. Parkowanie. Sru.
poleciało. Zostało nam jeszcze 14 mandułatów. To centrala, kradzież radiobiorników pod 609. Jestem w drodze, zrozumiałem. Ufna, jestem wręcz na miejscu. Policja, ukradnij mi radio. Ale kto ci... Uaa, dobra, goń go. Goń go do rania. Dobrze. Na samym skraju mapy złapałem go za łapy. Tak właśnie jest, a ten kot sobie liże ogon. Bądź cokolwiek ma między ogonem a udami. Nie wiem co gadam. W każdym razie złapałem gościa. Gang minus jeden. O! Widzicie? A to był niebieska czapeczka. Więc może po prostu goście z czapeczkami to gang. Czy każdy czarny to jest z gangu? Tutaj w tej grze? Cholera wie. Ale widzę, że... A tu tego już skasowałem. O, z tego nie skasowałem jeszcze. Dobra. Parkowanie. To cały czas, zobaczcie, po tym pożarze. No nie będziesz mi dawać 20, bo agenci wszędzie, kurde, więc spadłuwa na bambus, jak to mówię. Druga. Po drugiej miałem się, że tak powiem, pojawić w pewnym miejscu. Dobra, dzień dobry, panie władzo. Za 3 dolary na pewno sobie hot doga machniemy. Tu już poleciało, więc holownik, żeby nie myliło mnie. Tu już ktoś idzie. Tu za parkowanie jeszcze poleci mandat. Dobra, musimy sprawdzić pod jaki adres, co pan tam pisze mandat, ale za co, za niewinny, żartuje pan? Nie. No niech pan da spokój, pan wie kogo ja znam, bądź pan człowiekiem. Wypisz mandat. Nie odpuszczę, to dla pani, co za pech. A to jakaś nowy dialog. O, ludność minus jeden. No, jest trudno, wykonuje po prostu swoje zadanie. Nie ma brania w łapę. Nie dzisiaj. Dobra, 18 mandatów, ładnie. Mieliśmy pójść... Zielony Gran Turbino! W ogóle czy ja zwracam uwagę na zielone Gran Turbino? Chyba zapomniałem. O, tu zielone pojechał. 613. Po drugiej, dobra, ale zielone Gran Turbino? Ja żadnego zielonego Gran Turbino tu nie widzę. Żeby było śmieszniej. Może zobaczymy. Zobaczcie, już mam 20 mandatów, więc luz. O, tutaj jest. To może być kolor zielony. A, to jest zielony. Dobra, czy to jest Gran Turbino? Co to jest? Gran Turbino! Sprawdź światła. Okej, okej. Tu jest okej. A, widzicie? Czyli to jest tak jakby... Powiem szczerze, notka. Znaleźć samochód zielony ma zbitą lampę po potrąceniu pieszego. No znalazłem, ale na dobrą sprawę i co? To jest jego samochód? Co pan tu robi przy moim aucie? Oho, jest pijany. Pana auto było widziane 2 godziny temu pod 607. Potrącił pan przechodnia. Żartujesz! Nic na mnie nie masz! Moje mam zeznania świadków, pójdzie pan ze mną. Nigdzie nie idziemy! Idź do budki i zadzwoń do przyłożonego! Jak nie, to osobiście załatwię cię naganę! Spadaj! Wytłumaczy pan na komendzie. Ludność plus, jesteś aresztowany. Centrala potrzebuje rady wezwania aresztanta, samochód jest w drodze. Dobrze. Nie będziemy się tutaj, kurde... Nie będzie mnie robił w bambuko. Ja nie jestem, kurde... Kogo można robić w bambuko? Policja minus 5? Bo co? Bo naganę na mnie poleciał? Że co, za policja minus 5, ale dla ludności na plus. Dobra. Kij ci w oko. Na Maroko. Dobra, to jeszcze teraz, moi drodzy, trzeba biec pod 600... Ile? 613. Bo tam mamy sprawę z żoną do załatwienia. 613. Może to nie będzie wadziło wejść w żaden sposób. Trochę zapodniesiemy. 613 jest tutaj, dobra. Drake. Jest. Dobra. Kto tam? Listonosz. Przesyłka dla pana Maxa Drake'a. Właś! Mówiłeś, że jesteś listonoszem. Pokaż nakaz, jak chcesz wejść. Przekonuj. Daj spokój, chcę pogadać. To przynieś nakaz, bez zakazu nie gadamy. Solidne drzwi. Widać, Max jest przygotowany na wizyty. Kurwa, skąd tu wytrzasnąć łom? Aha. Skończyć patrol. A, co? Potrzebuje pan łomu. A ja jestem wędrownym przebawcą łomów. Kieszonkowe podręczne w rozmiarach XXX i XXL. Co? Co on, kurwa, pierdoli? Właśnie. Dobra, dawaj ten łom XXL. A kasa? Zaraz pójdziesz siedzieć. Dobra, już dobra. Łom znajdziesz w warsztacie. Jezu, muszę chyba iść na odwyk. Tu centrala. Polecenie było wyraźne. Miałeś odpuścić i zaraportować wóz. Nie mam zwyczaju odpuszczać przestępcom bez odbioru. Aha. O Jezu, o Jezu, o Jezu, serio? O! Dziadostwo tu leci jakieś. Chodź tu, trepie. Dobra, mam gościa. No, trochę z policją rzeczywiście, przegiąłem. Nawet najwyraźniej. W ogóle jesteśmy teraz w warsztacie. A tu miałem łom. Tu jest łom. Dobra, czekajcie, bo tu jest tak dużo rzeczy, a o czwartej miałem jeszcze gdzieś się zjawić. Zaraz się okaże, że coś mi nie wyjdzie. Dobra. Bierzemy łom. Spróbujmy z tym, aby się nie złamał. Dobra, ale lecimy teraz jak najszybciej.
bo już mam 20 mandatów zgłoszonych, więc elo, najwyżej jeszcze jeden dla bezpieczeństwa powinienem jeszcze jeden mandat postawić, bo nie wiem, czy któryś nie będzie wystawiony zły, dlatego zawsze dodatkowy jeszcze wystam. O Jezus Maria, naprawdę błagam, umieram i w ogóle... Dobrze, idź pan w cholerę. Już, wypitalaj. Masz farta, że mam dobry dzień. Mam zły dzień w sumie. Dobra, jest spokój. I w drugą stronę. Zgłoś auto. Miałem zgłosić auto, no właśnie. Miałem zgłosić auto. Wezwanie przekazane, okej, dobra. Dobrze, że przypomniałem, że miałem zgłosić auto. Czy w sumie to tutaj wynikało z dialogu, nie? Zasuwam w drugą stronę ulicy, ale nie będę na razie wpadł do 613, chyba że mogę wpaść po drodze. Na dobrą sprawę, mogę wpaść po drodze. Czekajcie, wpadnie po drodze. Okej, niech będzie. Jeszcze raz. Max już chyba mnie wpuści. Muszę zadzwonić pod inny adres. Okej. Kto tam? Posterunkowe Kali, mam tu interwencję. Proszę! Dobra, z tym łomem powinno się udać. Wyważam drzwi, Max. Bum! Kto cię nasłał? A chciałem porozmawiać po przyjacielsku. Rozmawiajmy, czego chcesz? Pieniędzy? Nie stać cię. Czas mu dać nauczkę. Starczy mu. Już i tak żona go nie pozna. 15 minut. Ej, bez przesady z tym upływem czasu. Pilnuj się, Max. Nie chcę kolejnej wizyty. Ty pewnie też nie, prawda? Zgłoszę to, policja się tobą zajmie. Odradzam tak pochopne kroki. Program ochrony świadków nie jest dla takich jak ty. Sprawuj się dobrze. Jak poszło? Moje siostry już nie było przy tym? Oczywiście, zatwierdziliśmy to sami. Max dostał nauczkę. Dziękuję! Tu obiecana stuwa! Wezmę. Współpraca z wami to przyjemność. Okej. Okay. Potwierdzam, poświęcam, świetnie bez odbioru. Mafia plus 10, pieniądze plus 100. Ale za co? Dlatego, że... miałem gościa zostawić w takim wypadku, nie? Na to wygląda, że miałem gościa zostawić w spokoju. Ale go nie zostawiłem. Dobra. Przejęliśmy na dziś. Starczy. Miałem coś jeszcze zrobić o czwarte. Asystować pod apteką? Okej. Okay. Chyba nie zdążę pod aptekę jeszcze pójść, chociaż tak akurat mało mnie boli. Ale z drugiej strony... No czemu nie? Zobaczymy, co się będzie działo tam pod tą apteką. Szczególnie, że tam jeszcze ona się może... O, jest apteka. Dobra. Zobaczmy. To Krank! Oni uciekają! O cholera! To Norma? Co ona kombinuje? Nie widzę, żeby coś kombinowała. Łączę się z Sheridaną Hallowayem. Holloway, niedobrze. Jack, połóż w gównie Kelly, to znowu ty! Tak, to ja, sierżancie. W mediach rozpętała się przed chwilą gówno burza. Powiedz, że nie masz z tym nic wspólnego. Ale z czym? Podobno w twoim rewirze mieszkał jakiś stary nazjol. BC News o tym już trąbi. Już tu jadą. Orzesz w mordę. Tak, sierżancie? 4-2-1, właśnie pokazali twoją mordę w TV. Co tu kurwa chodzi? Powiedz prawdę, skłam. Powiem prawdę. Sierżancie, niestety znam przebieg tej historii. Sprawy potoczyły się za szybko, nie mogę w nie wywinąć. Mam to w dupie, 4-1, zrozumiałeś? Nie wiem, jaki miałeś w tym udział. Masz milczeć jak kamień. Stary nadzór uciekł, my nic o tym nie wiedzieliśmy. Koniec kurwa tematu. Mieszkał pod naszym nosem. Byłaby wielka afera, zrozumiano? Zaparkowali pod Moonwalk. Nie każ im czekać. Przyjąłem bez odbioru. Czyli co? Udzielić wywiadu przed Moonwalk. Mam kłamać. Albo powiedzieć prawdę. No, jestem ciekaw, co wybiorę, bo na razie jeszcze nie wiem. Ale zaraz, pod Moonwalk? Przepraszam bardzo, ale pod Moonwalk nic nie ma. Udzielić wywiadu przed Moonwalk. Asystować pod apreką, apteką. O, jakaś gruba impreza tu się dzieje. Tu nic nie ma. Nie ma nic pod Moonwalkiem. Cisza i spokój. Zbugowało się czy co? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. To nie jest dobry moment na rozmowę z Krankiem. Szczególnie, że go nie ma. Ej, miał być wywiad pod Moonwalk. O, jest BC News. Dobra. Są, okej. Okay. No dobra. Detektywie, możemy porozmawiać? Oczywiście, byle szybko. Zaraz, my się już znamy, prawda? Stefan, wchodzimy na wizję za 3, 2... No zajebiście. 1. BC News, jesteśmy live, jest nazywam się Carla Hubbard, a to detektyw Jack Kelly odpowiada kilka pytań w związku z sensacyjnymi doniesieniami rodem z II wojny światowej. Live, cholera, na komendzie pewnie już to oglądają. Detektywie Kelly. W zasadzie to posterunkowy Kelly. Anonimowy informator doniósł nam o zakończonej właśnie akcji przeciwko groźnemu naziście Hermanowi Krankowi. Czy jest pan odpowiedzialny za wymknięcie się oprawcy z rąk sprawiedliwości? I teraz pytanie, czy to moja zasługa, czy zasługa wydziału? Niestety nasz wydział poniósł porażkę w tej sprawie. Kelly to Holloway, jak matkę kocham już po tobie! Ale musi pani to wiedzieć, jak mało brakowało. Akcja była skrupulatnie planowana od miesięcy. Niesamowite zaangażowanie wielu oficerów. Brzmi imponująco! Wspomnij też o mnie!
Głównym motorem napędowym był sierżant Holloway, nieustraszony pogromca bandytów. Kurwa, Kelly, już ci wypisuję awans! No cóż, szkoda, że się nie udało, ale to na pewno nie koniec tej historii. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Mówiła dla państwa Karla Hubbard, BC News. Stefan, pakuj się, jedziemy do tego Hollowaya. Policja plus 5, ludność plus. Pięknie. No mam nadzieję, że będzie awans. Mam nadzieję, że będzie awans i to nie jest żadna marka. No tak, kranki już nieaktywne, tylko to cały czas wisi, żeby było ciekawiej. Już ci wypisuję awans. To w końcu skończyło się dobrze, a mi na początku mnie opierdzielał, a potem, że wszystko jednak okej. Dobra, czy jeszcze uda mi się jednego... Żadnego samochodu tu nie ma? Kurczę, chciałem jeszcze jeden bilet na wszelki wypadek wystawić, zaparkowanie. A tu zobaczcie, już żadnego szmergla nie ma. Wszyscy uciekli do domu. No dobra, zobaczmy co wyjdzie z tego. 403, bo oczywiście opłaciłem. Policja minus 8. Mafia plus 10. Gang tylko plus 9 niestety. No chyba nie uda się w pozostałe 3 dni dać więcej. Policja plus 5. 60, bo podwójna norma. Bardzo dobrze. Wystawiłem... A! O kurczę, jeden nieprawidłowy. O, nawet nie wiedziałem, widzicie? Okej, znalazłem samochód. Poprawnie patrol całej ulicy. Dostałem wypłatę. No i nikt się już więcej nie pluł. Ej, ładnie. Nie, no poszło całkiem sprawnie. 70, 82, 28. Powiem szczerze, naprawdę dobry dzień to był. Mimo, że, o Jezus Maria, nabity strasznie akcją, jak sami widzieliście, no bo ledwo, żem dał radę wszystko ogarnąć, ale chyba naprawdę za pierwszym podejściem, pierwszy raz od dawna, wszystko udało się zrobić tak jak trzeba. Tam z małymi tam potknięciami a propos tego, że nie powinienem gościa wsypywać, tylko zgłosić auto i zostawić, no ale to już pierdoła. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam pięknie za kolejny odcinek z Bitkopa, Wielka Piona i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!